Przyjął nas wczoraj pan nowy minister obrony narodowej, pan minister Siemoniak. Na dodanie przyjął nasze zaproszenie. W ciągu kilku tygodni będzie tu był papież, na pewno po 9 października. Potwierdziliśmy to, o czym wiedziałem już od pewnego czasu, ale czym innym jest potwierdzenie tego przez ministra odpowiedzialnego. Kilka dni temu pan minister Siemoniak podpisał odpowiednie dokumenty, z których wynika, że 15 kołgarski pułk oczywiście pozostaje w swoim miejscu stacjonowania i nie jest zagrożony. Natomiast ten dywizjon elbląski, który pozostał z rozformowania 13 elbląskiego pułku, pozostaje, jeśli chodzi o fizyczne stacjonowanie w Elblągu, ale jest dowodzony przez dowódcę 15 Elbląskiego Pułku. Innymi słowy, dzisiaj pap wydał pewien komunikat. Ja prosiłem o to, żeby mi to przysłali, także pozwolę sobie na mediów lokalnych również rozesłać ten komunikat plus informację moją. Innymi słowy, minister Siemoniak wczoraj potwierdził, że 5 dni temu podpisał odpowiednie dokumenty. To jest rozporządzenie w sprawie dyslokacji wojsk w całej Polsce i tam odpowiednich zmian dokonał, gdzie zapis jest wyraźny, że 15 kołgarski pułk pozostaje w Kołgarki, a dywizjon pozostały z 13 pułku w Elblągu wchodzi w skład 15 kołgarskiego pułku i będzie stanowił zamiejscowy dywizjon dowodzony przez dowódcę naszego filia. Tak, nie, to nie jest filia, to nie jest filia. To nie jest filia, to jest po prostu skończono państwo, bo ja to kończę. Ta sala, która ma to do siebie, że ma pogłos i jak ktoś nam się z tyłu sali, nie wiem, bo być może w tamtej części sali by mnie słychać, jak był i pan część czasu, ale to potwierdził swego czasu, żeby strasznie to słychać. Innymi słowy, pan Tomasz Siemoniak upoważnił mnie tego, żebym opinię publiczną Kołgarki i poinformował, że Kołgarski pułk pozostaje. Co więcej, wyraził opinię, że wojsku jest potrzebna stabilizacja, że już jest czas na koniec takich zmian, na koniec niepewności, bo wojsko ma się zająć szkoleniem, a nie rozpatrywaniem, czy oni z rodzinami będą w tym mieście, czy w tym garnizonie, za rok, za dwa, za trzy i tak dalej. Wojsku jest, tak jak się wyraził, potrzebna stabilizacja terytorialna. Co więcej, będzie stawiał na doposażenie, na moje wyraźne pytanie, czy 15 kołgarski pułk jest przeznaczony również do zmiany, powiedzmy, w usprzętowieniu, powiedział absolutnie tak. Przyjął nasze zaproszenie i być może jeszcze w październiku, może w listopadzie minister Siemoniak nas tutaj odwiedzi. Także dla jednych jest to może gorsza wiadomość, bo w takim najbardziej optymalnym, najlepszym wariancie mieliśmy dywizjon ze Elbląga tutaj. Natomiast chcę przypomnieć, że jeszcze parę lat temu bylibyśmy szczęśliwi właśnie z tej informacji. Ja jestem bardzo zadowolony z tej informacji. Kołgarski pułk powstaje na stałe w Kołgarki i dywizjon elbląski będzie dowodzony, a w zasadzie już jest dowodzony przez pułkownika Musiała. To kilka.